No i w końcu doczekaliśmy się do pełnej wersji Diablo 4. A oto początek nowej serii. Dobra wiadomość, przynajmniej dla mnie, jest taka, że zostały zachowane ustawienia z bety, dlatego nie muszę tutaj już się martwić o dźwięk, jest ustawiony tak, jak być ustawiony powinien, bo to się dobrze sprawdzało na nagraniach. Podobnie sterowanie też powinno być w porządku, moje boczne klawisze, myszki są przypisane, wszystko się zgadza. Nekromantką chciałem sobie zagrać. Wybieramy od razu postać. Nekromanta lub nekromantka, niech będzie ta nekromantka. Twarz możemy dobrać sobie, zaraz coś ciekawego tutaj znajdę, poświęcę temu trochę czasu, bo to już będzie taka pełnoprawna seria, nie będę przewijał żadnych filmików, dialogów, będziemy sobie poznawać fabułkę, ta mi się jakoś tak podoba. No taką nekromantkę mi pasuje. Personalizacja, czy coś bym chciał tutaj konkretnie zmienić, może taką bledszą bym sobie zrobił. O, chociaż to jest taka chyba za bardzo trupioblada, bym powiedział. Coś w tym stylu, może czerwone oczy, o kurde, nie, to taka jest zbyt demoniczna, niech jednak będzie taka bardziej trupia, te domyślne kryształowe może nie były takie złe, możemy wybrać sobie rysy twarzy, tak, coś takiego, może niech będzie tak, włosy, fryzura, a w sumie to mi się... Łysa nekromantka? O, coś jej tam mogło powypadać, ale nie, chyba... Nie, tak było w porządku. Brwi? Czy w ogóle brwi będzie widać? Jak ta postać będzie gdzieś tam chodzić w jakichś nakryciach głowy i tak dalej? Nie sądzę, żeby to miało jakieś znaczenie. Lekkie przebarwienie włosów niech będzie. Akcesoria, czyli co? Tatuaże, biżuteria, makijaż, jeszcze bardziej możemy ją jakoś... A, takie rzeczy, dobra, nie, myślałem, że tylko... O, coś takiego mi chodziło, jakieś takie cienie pod oczami, naokoło oczu, takie jakieś wstępne fazy rozkładu to zaczyna przypominać. Biżuteria, tutaj coś się zmienia? A, jakieś kolczyki w nosie się pojawiają, coś takiego. Chyba... No tego na pewno nie będzie widać. Dobra, niech będzie tak, tatuaże. No tatuaże też pewnie nie będzie widać. Oho, to przypomina jakąś taką szamankę, nekromantkę. Dziwne rzeczy, waga. Zodiakalna może na przykład. Dobra, niech będzie tak, dalej. No hardcore to może bez przesady, jednak chciałbym ukończyć fabułkę, zobaczyć o co tutaj dokładnie chodzi, głupio by było zginąć gdzieś tam w połowie fabuły, dlatego może sobie zrobię jakąś równoległą postać jeszcze do gry na hardkorze. Tutaj chciałbym jednak tę serię ukończyć sobie tak na lajcie. Niech to będzie nekroprocka, może być nekroprocka, może być. Rozpoczynamy grę, chyba tutaj wszystko. Poziom trudności. No, w becie okazało się, że na awanturniku wrogowie giną na tyle szybko, że ten exp wpadał zdecydowanie dużo szybciej niż jak grałem sobie w jeszcze wcześniejszą betę na tym weteranie. Niby tutaj więcej tego expa, ale w praktyce opornie, przynajmniej barbarzyńcom, ten poziom szedł. Myślę, że sobie zacznę od awanturnika i po prostu na pewnym etapie zwiększę ten poziom trudności. Zaczniemy w ten sposób, żeby jednak szybciej to doświadczenie zdobywać. Rozpocznij, niech tak będzie i chyba wszystko, nie? Będzie filmik? Nie przewijam go. Niech on sobie leci. Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Miało być schronieniem przed wojną pomiędzy niebiosami i piekłami. A stało się kolejnym polem bitwy dla wiecznego konfliktu. Tajemniczy Horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników. Ale ich wiedza i potęga to melodia przeszłości, a stwórcy sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoje. Oto historia ich upadku.
Dodano wiele tekstów głosowych w postaci nagrań. W pierwszej becie na przykład trzeba było dużo czytać tutaj, w drugiej becie to już praktycznie, no jeżeli chodzi o filmiki, o jakieś questy, no to lektor to za nas robił. No tutaj już pewnie, jeżeli chodzi o jakieś zapiski, dzienniki, to jeszcze będę wam czytał, ale jeżeli chodzi o filmy, właśnie questy, to już w tej pełnej wersji wszystko powinno być w porządku. Będzie się można wsłuchiwać w głosy profesjonalnych jakichś tam lektorów, nie? Fajna sprawa. Jestem w ogóle przygotowany, mam nadzieję, bardzo dobrze. Mam tutaj obok na monitorku tę mapkę interaktywną, taką, wiecie, przydatną w Diablo 4, żeby czegoś fajnego, istotnego, ciekawego nie ominąć. Będziemy zaznaczać wszystkie ołtarze Lilith. Mam nadzieję, że serwery tutaj dobrze działają na starcie. To się niedługo okaże. No, niedługo się przekonamy, jak to wszystko chodzi. Serwery pewnie przepełnione. W pierwszej becie miałem problemy z lagami, w drugiej nie. W drugiej w ogóle nie było problemów, no i zobaczymy teraz. Mam lekkie obawy. Aha. To i tu się zacznie już, nie? Kosa w ręce, jakaś tarcza. Poszukać lepszego schronienia, zanim całkiem zamarznę. No, motyw z kosą. Jednoręczną czy dwuręczną, wszystko jedno, to już tak bardziej z Diablo 3, no nie? Motyw wzięty. Tak jest, zwykła kosa, jest jakiś puklerz, no taki zbity z deseczek. Jakiejś wielkiej ochrony to on tutaj nie stanowi. Muszę się zorientować na początku, chociaż to już jest sugerowane, że inteligencja będzie taką główną statystyką, tak? Siła zwiększa pancerz, inteligencja. Inteligencja zwiększa obrażenia. O to i przy okazji odporności, siła woli, generowanie zasobów, skuteczność otrzymywanego leczenia, obrażenia od przytłaczającego ataku, a zręczność uniki oraz szanse na trafienie krytyczne. W porządku. W porządku. Jeszcze nie widać specjalnej mechaniki dla tej klasy postaci. Później się taka zakładka ujawni, tak jak na przykład u barbarzyńcy były te mistrzostwa czy tam biegłości w broniach. To tam pamiętacie, nie? U, na przykład u druida w becie to nie było dostępne, bo trzeba było specjalnego questa zrobić. Ale mamy na przykład możliwość od razu ożywienia szkieletu. Wojownicy, harcownicy. Szkielety z mieczami. No i podstawowy atak. No dobra, zobaczymy, jak to w ogóle chodzi. Jak tam z tymi serwerami, co? Na razie idziemy zgodnie z fabułką, później sobie będę tę mapkę dokładniej badał. No jakoś to jest. I mamy tutaj zwłoki. Mamy zwłoki, ale postać została delikatnie wycofana. No to może być sygnał, że jednak delikatne lagi mogą być. Ile ja tych szkieletów mogę mieć? Maksymalnie 4 tutaj jest na samym dole. No dobra, są jakieś szkielety do pomocy, niech to sobie chodzi. Zobaczymy, jak to w ogóle tutaj funkcjonuje. No klepią trochę te szkielety. 4 sobie jeszcze mogę wziąć, mają swoje paski ze zdrowiem. Dobra, i pierwsze złoto poleciało na serii. No fajnie będzie.
Czyli taka nekromantka. Był barbarzyńca, później druida sobie testowałem w tych wersjach beta. No i tak chciałem sobie wziąć taką postać, no chyba najbardziej kojarzoną z postacią taką tajemniczą, jakąś mistyczną. Chociaż może obok szamana z Diablo 3, no ten nekromanta zawsze też był taki... Kolejne opuszczone miasteczko. No. Demony. Wszędzie demony, kły, szpony w ciemności. Szaman, nekromanta, no druid też w sumie taka mistyczna postać, nie? Uważaj! Tutaj. Całkiem zwariował. Nic nie omijam. Dzień dobry. Tak wpadłem z tymi szkieletami tutaj, ale widać, nie boją się. Co się tutaj dzieje? A co ci do tego? Cicho już, Oswen! Wybacz, nieznajoma. Przybywasz w niespokojnych czasach. Tego no, wszystkie czasy w Diablo są niespokojne. I od razu zaczął sprawiać problemy. Demony wypełzają z ruin, żeby nas zabić, pozabijać nas wszystkich. Ruiny? O czym on mówi? Chyba wiem, o co chodzi. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. Głosy w porządku, przynajmniej jak na razie. Jak najbardziej okej, podobają mi się. W ruinach na północ stąd czai się zło. Ten nieszczęsny mnich musiał się tam zapuścić. Dobra. Nawet taki święty mąż jak on postradał zmysły przez to, co tam zobaczył. Dobra, Wani. Kontynuujemy. No dobra. W końcu jakieś schronienie przed Śnieżycą. Przepraszam, trochę tu ciasno. No trochę ciasno. Chciałem powiedzieć, że trochę ciasno, zwłaszcza, że mamy szkielety pod ręką tutaj. A co to za miejsce właściwie? No, to miasteczko, jakich wiele. Ale to dom. Dom jest tam, gdzie ktoś na ciebie czeka. To taki cytat z Naruto, tak? A co z mnichem? Zrobimy dla niego wszystko, co w naszej mocy. Na razie jednak będziemy musieli trzymać go w szopie. W końcu próbował odgryźć Oswenowi palce. No cóż. Co możesz mi powiedzieć o miejscowych? Elenta jest nieco przygłucha od zeszłej zimy. Musisz mówić trochę głośniej. A to jakiś losowy, miejscowy powie, a nie ma tutaj innych. No dobra. Nie jest tu bezpiecznie. Mogłabyś ochronić nas przed tym, co tam siedzi? Nie mamy się do kogo zwrócić. Pewnie. Zło rośnie tam w siłę. Wyplenię je. Naprawdę? O, dzięki ci. No i w tym momencie pierwszy zdobyty poziom, czyli ogólnie poziom drugi postaci. No i tu już będzie można się zorientować, jak wygląda drzewko naszej nekromantki. Umiejętności podstawowe i tutaj będą te umiejętności, jak to się nazywały? Te drugie były podstawowe i jak się nazywały te wskazane połączenie? Dobra, tutaj na razie nie mamy nazwy, ale wiadomo, o co chodzi. Tu pewnie będzie generacja zasobów, a tutaj już umiejętności wykorzystujące zasoby. Przynajmniej tak było u barbarzyńcy i u druida. Więc podejrzewam, że będzie podobnie. Tak jest, generacja. Esencja, tak to się nazywa. No to skądś znamy to określenie. Żniwa. Tutaj 8 punktów esencji, rozkład. Wydzielasz wrogowi płaty ciała, zadając mu obrażenia na sekundę. I tworzysz zwłoki. A tutaj wykonujesz przed sobą cięcie widmową kosą. Czy to jest jakiś rodzaj obszarówki? Pewnie tak. Kosą. Tutaj krwotok. 8 punktów esencji się generuje. Tu w ogóle zauważcie, że są od razu taki rodzaj tagów, można powiedzieć, co to za typ umiejętności. Tutaj na przykład przynależna zdolność do ciemności, tutaj do ciemności i podtrzymania, tutaj do krwi. Jakaś taka sekcja. Eksplozja krwi wroga, 7 punktów obrażeń. I można krwawą kulę stworzyć. Krwawa kula po podniesieniu przywraca zdrowie, tak? Kościane odłamki. O, możemy jakiegoś kościanego nekromantę zrobić. Skąd ja to znam? Kościane odłamki, 2 punkty obrażeń. 6 punktów esencji. Gdy kolejny wróg zostanie trafiony tymi samymi odłamkami, zyskujesz jeszcze dodatkową esencję. No dobra, niech będzie. Wezmę to sobie. Okej. Później co będzie? Kościane odłamki mają szansę na wystrzelenie dodatkowych pocisków, 2. Jeśli użyjesz umiejętności mając co najmniej 50 punktów esencji. Aha.
Trzeba uważać, żeby nie tracić jej zbyt dużo, tak? No dobra, no to mamy takową zdolność, będziemy mogli z niej korzystać. Kościane odłamki. Nie mogę tego tutaj zrobić. Ale tutaj nie można. Dobra, kontynuujemy fabułkę na razie. Czyli prowadzą mnie za rączkę, tutaj mnie żadne takie rzeczy na razie nie interesują, jeżeli chodzi o sklepy. Fajnie by było wydropić sobie jakiś sprzęcior interesujący, nie? No dobra, czyli mamy generowanie zasobów, ale te zasoby na razie mi nie są zbytnio potrzebne. A zaraz, maksymalnie 4 szkielety, ale są 3 tutaj, czy ja coś źle... Drżący miecze szkieletowi słudzy, którzy zadają obrażenia zwiększone o 30%, ale mają zdrowie zmniejszone o 15%. Chyba że wojownicy, harcownicy to będą jakoś później do wzięcia i później będą 4 sztuki. Ale to spokojnie, to się wszystko okaże. Jakiegoś jelonka pewnie też mógłbym zaatakować z shiftem, ale bez przesady. O, zobaczymy. Jak zabiję takiego szkieleta, chcę przywołać... Nie, są 3, ale są też pierwsze rękawice. Poprawiamy pancerzyk w tym momencie. 3 szkielety. Dobra. Ta, 4 się nie pojawia, więc z tymi harcownikami tam pewnie o coś innego chodzi. Wchodzimy tutaj. Informacja o miksturach leczenia, to tam wiadomo o co chodzi, nie? Mamy limit, jeżeli chodzi o potki. W tej chwili 4 można mieć maksymalnie, ale to będzie można ulepszać. Zwiększać ten limit, zwiększać moc mikstury. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Mamy przeszukać głębie ruin wyjącego lodu. Miksturek nie potrzebuję. Pomalutku sobie tutaj będę to wszystko obchodził. Nie spieszymy się. Trzeba się wczuć w klimacik. Diablo 4. Także żaden speedrun. Na hardkorze tam pierwsze 1000 osób. Pierwsze 1000 osób, które wbiją setny poziom na hardkorze, to zostaną uwiecznione w tej gierce na specjalnym monumencie. No, żebym ja jeszcze miał czas, żeby się tam rwać na takie wyścigi. To by było super. No dobra, kolejny level, dodatkowy punkcik umiejętności, no to sobie weźmiemy od razu. No i tak, musimy dojść do tej sekcji, czyli od razu wzmocnione kościane odłamki, czyli szansa na wystrzelenie dodatkowych pocisków. Okej, niech to będzie i mamy dostęp, o właśnie, umiejętności główne, podstawowe i główne później są, czyli takie, które wykorzystują już w naszym przypadku esencję. Beczki wybuchające, to pamiętam. Tak, możemy tutaj jakieś obrażenia zadać. Moje szkielety też pewnie obrywają od takiego czegoś, bo czemu by nie? Ranne szkielety. Mhm, jest jakaś skrzynka. Czaszkowy relikt poleciał. Czaszkowy relikt zamiast tarczy, czyli ofensywa kosztem defensywy. I przy okazji spodnie jakieś też poleciały. Czyli tak jak w Diablo 3 były te filakteria, powiedzmy, albo źródła u czarodziejki. Zamiast jakiejś tarczy można sobie było brać takie ofensywne przedmioty zarezerwowane tylko dla konkretnej klasy. Właśnie filakteria dla nekromantów, źródła dla czarowników. O, to był czarownik, a nie czarodziejka w Diablo 3, tak? Okej. No i szybko ten poziom tutaj będzie szedł na starcie. No później też właśnie. Jak się szybko zabija, to tamto 20% z tego wyższego poziomu trudności na pewno tego nie nadrabia. Ale w momencie, jak już ta postać będzie taka naprawdę fajna, wiecie, będzie miała jakieś absurdalne obrażenia, wtedy jak najbardziej poziom trudności zwiększymy i jeszcze to 20% więcej expa będzie sobie wpadać. Upadli. Znajome istoty od Diablo 1. W każdej wersji Diablo byli upadli.
szkielety upadli, zombiaki, takie początkowe istoty, nie? Dobra, ognisty upadły, czyli rodzaj szamana. No już taki bardziej odporny, ale to źródło sobie tam wziąłem, to obrażenia trochę wzrosły, będzie dobrze. Szkielety, a są cztery teraz, patrzcie, są cztery. A tam wcześniej jakoś tych czterech nie mogłem zrobić, chyba że ten czwarty gdzieś tam sobie chodził, się zapodział, nie wiem. No dobra, mamy przeszukać głębie ruin wyjącego lodu, pomału. I te szkielety się leczą same, tak? Z czasem, bo widzę, że przywróciły sobie te punkty zdrowia. O, takie mroczne klimaty. Myślę, że moja nekromantka świetnie się tutaj czuje. Jej, upadły szaman. Mamy go. Na razie nie musiałem robić akcji typu miksturę wypiję, miksturę podniosę, tak? I plus 6 obrażeń na sekundę. No i bardzo dobrze. A te spodnie tu jakieś lepsze, gorsze. A, bo to te moje poprzednie spodnie po prostu. Miałem jakieś spodnie na starcie, tak? No tutaj mamy stojak, puklesz. No ale to jednak idziemy w ofensywę, tak? Żeby szybko eksterminować zagrożenie. A fajnie, fajnie te kandelabry, czy jak to zwać, te łańcuchy tutaj przed oczami się przewijają. No dobra, i tu będzie jakieś większe zagrożenie, to pamiętamy. Odskoki, a też są. No jak tam szkielety? O, dobrze, dobrze, że przyciągają uwagę. A, zostaną szybko pokonane. Nie szkodzi. Nie szkodzi. Tu jakiś pentagram. Powrót do pentagramów. To, o czym wspominałem w tych wersjach beta. To, od czego odeszli w Diablo 3. I do czego, jak widać, powrócili w Diablo 4. Bardzo dobrze. A zwłoki też tutaj jakieś powstają. Aha, no bo przywoływał przecież te istoty, tak? I z tych przywołanych istot... Jestem ja, kapitan planeta. Nie, są oni. Szkieletowi harcownicy, czy jak oni się tam nazywają. Dobra, miksturkę wypiję, miksturkę podniosę, zrobię jakiegoś szkieleta jeszcze. Ale to pamiętamy, że chyba praktycznie zawsze na tych walkach z bossami w becie te wrogie istoty przywoływały sobie jakichś pomocników, czyli co jakiś czas na pewnych etapach będzie sobie można takie szkielety przywoływać. Nie powinno być z tym problemów, nie? Dobra, co my tutaj mamy? Miecz dwuręczny. Obrażenia na sekundę ostro rosną. Znaczy ja mam nadzieję, to się przekłada tutaj na szkielety, nie? Raczej tak, bo to... I na te nasze skille, bo to tak ogólnie powinno działać. Jeżeli ja bym sobie tutaj wziął taki mieczol dwuręczny, niech on będzie, i przywołał szkieleta. Ciekawe, czy szybkość ataku broni przekłada się na takiego szkieleta. Możliwe, że tak. Możliwe, że jako DPS jest dobrane. Mamy nową zbrojkę. Defensywa wzrosła i myślę, że możemy kontynuować. Wychodzimy stąd. Jakiś poziom zdobyłem, bo taki zaabsorbowany byłem. Jest, dostępne punkty. I w takim razie mamy dostęp do nowej sekcji, czyli do umiejętności głównych. Zobaczmy sobie, pojawiają się też pierwsze pasywki. Martwa energia. Twoja maksymalna esencja jest zwiększona o 3 punkty. Wydaje się niewiele, no ale można tutaj 3 punkty włożyć i mieć jeszcze dostęp tutaj. Że zużywają więcej esencji, umiejętności główne, ale zadają więcej obrażeń. Tu jest jeszcze jakaś pasywka, szczęśliwy traf. Do tworzenia zwłok w wyznaczonym miejscu. Szansa na to jest podwojona w przypadku bossów. O, ciekawe. A, jest włócznia z kości. A, znane motywy, co? Krwawa lanca. Napływ krwi. Wysasasz krew z wrogów i zadajesz im obrażenia. W postaci nowy. No w porządku, nowa. Wyzwalasz skoncentrowaną energię moru, która zadaje 17 punktów obrażeń i pozostawia skażony obszar.
obrażenia rozłożone w czasie w takim obszarze, rozdarcie, widmo tworzymy, które rusza gwałtownie naprzód. O, czy coś przebija wrogów na wylot? Pewnie nie, ale taka włócznia z kości przebija. No tak, mechanika została zachowana. Weźmy sobie włócznię z kości, dobra? Niech będzie włócznia z kości, zobaczymy jak to będzie działać. Później wzmocniona włócznia z kości. Po zniszczeniu rozpada się na odłamki, dokładnie 3 odłamki. I każdy taki odłamek zadaje dodatkowe obrażenia. Okej. Okay. Czyli mamy włócznię z kości pod prawym przyciskiem, wygląda to tak i esencja się pomalutku regeneruje. Możemy przyspieszać regenerację, jeżeli korzystamy z kościanych odłamków. Wszystko wiadomo. A mamy 4 szkielety, a może wtedy też były 4, tylko po prostu ja widziałem 3, no bo wiadomo, to jestem ja, tak? Jeszcze dodatkowo, jak jest późno, to ja mam różne urojenia. Oczyściłam no tak stare ruiny. Jesteście już bezpieczni. Naprawdę? O, na światłość! Niebiosa nam cię zesłały! O, tylko przykro mi, ale nie mamy ci czym zapłacić. Jest za to gorąca strawa, miłe towarzystwo i... Kufel czegoś dobrego! Zabijesz posmak polewki! Zaszczytem będzie, jeśli do nas dołączysz. No tak, i pamiętamy, jak to się skończyło w przypadku gry barbarzyńcą, tak? Taka niby imprezka fajna. Mhm. Dolali jej coś do miodu. No właśnie. No, przewieźć nekromantkę taką smukłą będzie mu na pewno łatwiej niż w przypadku mojego barbarzyńcy na pierwszej serii z bety. Widziałem własne zwłoki, a z moich ust wypełzła nienawiść. Ojciec spalił na stosie własne dzieci, a z ich popiołów matka... Widzę, że trzeba szybciej czytać. Piaseł jest? Słabi stali się silni, jak stado owiec, które poluje na wilki. Krwawe łzy spadły na klejnot pustyni, a droga do piekła rozdarła się na dwoje. On to niby nuci, tak? Wtedy nadeszła włócznia światłości przeszywająca serce nienawiści, a ten, który był spętany łańcuchami, odzyskał wolność. Tako, powiada, mówi przepowiednia Ratmy. To nie było jego nucenie. Ratma. Też kojarzymy z Diablo 3, nie? W sumie z Diablo 2 już. Aczkolwiek nie wprost tak z gry, no nie? Tylko trzeba było troszeczkę poczytać, jak się ktoś interesował. Diablo, w czasach Diablo 2. To na informacje odnośnie Ratmy można było trafić. Chyba nawet w instrukcji była o tym mowa, w opisie skilli, nie? U nekromanty. Kapłani Ratmy. Mhm. Przez krew matki! I przez jej ciało będziesz oglądać jej chwałę. Tak, krwawe a płatki. Później umrzesz. Symbol Lilith. Jeszcze chwilę! Ostro, ostro. Idą tu! Cała przeklęta wioska! No dobra, zabijamy się.
Musimy stąd uciekać! Tam! Brać ich! Niech światłość nam dopomoże. Dusze na stracenie! Wszyscy na stracenie! Dobra, moje szkielety sobie tutaj poradzą z takimi rzeczami. Włócznia z kości, cyk. Tak to wygląda. Tunika włóczęgi. Pierwszy magiczny przedmiot chyba na tej serii. Aha, czy nie, no pierwszy nie, no jeszcze był ten mieczol, tak? Tutaj odporność na zimno i dodatkowe punkty pancerza. Jest dobrze. Tutaj mamy jakiegoś przeciwnika słabego. Nosisz w sobie teraz błogosławieństwo. To już wszyscy, jeśli światłość dopisze. Dajcie znać, jakby coś wam z dźwiękami nie pasowało, ale powinno być tak samo, jak było w tej becie ostatniej, a chyba było dobrze, nie? Jesteś tym szaleńcem z szopy. Szaleńcem? Ci heretycy odurzyli mnie, gdy wyszedłem z ruin, zupełnie jak ciebie. Opamiętałem się i uciekłem. Próbowałem się dostać do kaplicy, ale była zamknięta i... No. Co to za nowe oblicze zła? Krwawe płatki? Fajny lektor. Musieli mnie nimi nakarmić. Świętokradczy rytuał. Skąd wiedzieli, jak go przeprowadzić? Może odpowiedź kryje się w kaplicy. Nie bez powodu trzymali ją zamkniętą na cztery spusty. Klucz może być przy tej kobiecie, która ich prowadziła. No właśnie. Okej. Jest klucz do kaplicy. Mamy go. I takie przedmioty wpadają, pamiętajcie, tutaj do przedmiotów questowych. Jest osobna zakładka. Są aspekty, przedmioty jednorazowe, jakieś tam miksturki, coś takiego. No i wyposażenie na zasadzie standardowego plecaka. Możemy sobie prawym przyciskiem wyznaczać trasę. Wtedy na tej minimapce bezproblemowo można sobie po takiej linii iść i się nie zgubić, tak? Pewnie będę z tego korzystał dosyć często. Wchodzimy. Krwawe płatki. Tak. Jak te, którymi mnie nakarmiono. Czyli to prawda. Prawda ci to. I wizja. Swoją drogą, czy widział ktoś z moich widzów kiedyś kruka na żywo, tak? Często się wydaje, że widzieliśmy kruka, a mlimy go z jakimiś gawronami i innymi czarnymi ptaszyskami. Nasz ojciec wskazał wam drogę ku zbawieniu. A wy zbaczacie z niej przy każdej możliwej okazji. Pijecie, uprawiacie hazard, pożądacie, kradniecie. Wstyd to. Kruki w porównaniu na przykład do takich gawronów, to są naprawdę wielkie ptaszyska. Ja na przykład kruka jeszcze nigdy w realu nie widziałem, nie? Grzech jest ich dziedzictwem. Władcy piekieł nadchodzą, by pochłonąć nasz świat. Zbawienia nie znajdziecie w światłości, lecz w sobie. Wiara nauczyła was, by tłumić żądzę serca i samych siebie zakuwać w kajdany.
Głos Lilith nie jest jakiś specjalny, nie? I odkryjcie, kim powinniście być. Nie robi jakiegoś takiego wrażenia wielkiego. Odnajdźcie piękno w grzechu. Walczcie! Odrzućcie pokusę! Vani, to ja. Sprowadziłem twoje dziecko na świat. Tu też super głos. To pierwsi z wielu. Udaj się na suche stepy i kontynuuj przygotowania. Teraz rozpocznie się nasze dzieło. No może się czepiam, ale... Dochodzisz do siebie. Światłości niech będą dzięki. Ale moim zdaniem ten głos Lilith to mogli jakoś lepiej zrobić. Jeżeli chodzi o postać tej Lilith, naprawdę świetnie jest tutaj przedstawiona. Ten głos troszeczkę taki zbyt pospolity, bym powiedział, w porównaniu do innych tych głosów, które są naprawdę fajnie zrobione. Takie wiedźminowe, bym powiedział, nie? Fajnie. Dobra, zobaczmy dalej. Co robiłeś w Nowisku? Szukałem miejscowego kapłana. Przestał wysyłać dziesięciny. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego. Gdy zbliżyłem się do wioski, wyczułem mrok kłębiący się wokół ruin. Poszedłem zbadać sprawę. Znalazłem ciało kapłana i demony. Niczym głupiec schroniłem się w Nowisku i jadłem ich strawę. A co było dalej, już wiesz. Jak? Skąd ja tutaj? Kompletnie cię odcięło. Myślałem już, że zabrała cię ciemność. Zaciągnąłem cię tu i podpaliłem to przeklęte miejsce. Co tam się stało? Widziałam coś. Jakby wizję. Rogatą demonicę. Powiedziała, że władcy piekieł nadchodzą, że chce pomóc ludziom przetrwać. Pomóc im? Nazywała ich swymi dziećmi, a oni przyjęli ją jak matkę. Matką? Nie, to niemożliwe. Muszę to zgłosić katedrze. Muszę to zgłosić na policję. Na wschód stąd mieszka pustelnik. To człowiek o wątpliwej reputacji, ale posiada potrzebną nam wiedzę. Może nam pomóc. Przyprowadź go do katedry w Kiowosadzie, a zaskarbisz sobie przychylność światłości. Dobra. Wpadło trochę expa. Trochę złota za postęp. Jest tutaj nawet amulecik. Odporność na wszystkie żywioły. To jest pierwszy amulet. I jakaś brutalna kosa też tutaj wpadła. Czy chcemy z niej korzystać w połączeniu z tym, z reliktem? Nie, tutaj bardzo dobrze to wygląda, widzę. Tylko nie wiem, czemu te obrażenia na sekundę... Aha, bo to jest dwuręczna kosa, halo. Okej, okay. No to niech będzie dwuręczna kosa. Myślałem, że to jakieś jednoręczne jest w ogóle. Nie, spoko, to może być i... I co my tu mamy? Szkieletowi wojownicy z bliska atakują wrogów bronią. Taka informacja, wiadomo. Aha, tutaj jest po prostu czwóreczka. Wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. No dobra, no to się przejdźmy jeszcze kawałek, tak fabularnie. W takim razie, niech będzie. Tu mamy ten obszar, tak? Mamy znaleźć chatę pustelnika. Dobrze jest.
Później się będę wracał i jeszcze obchodził te obszary, to wiadomo. O, jest pierwszy ołtarz Lilith. Ołtarze Lilith są poukrywane w całym sanktuarium. Trwale zwiększają współczynniki wszystkich postaci na danym serwerze, wiemy. I dodatkowo trochę expa wpadło. No i zapewniają sławę też, tak? To tam swoją drogą. Punkty sławy będziemy mogli wymieniać na nagrody. Zejdziemy sobie tutaj. Zlodowaciała piwnica. Nie mylić ze zlodowaciałą wyżyną, tak? No, tak było. Dzień dobry. Jak tam moja włócznia z kości? Dobrze się sprawuje. Coś ciekawego tutaj. Miksturkę sobie uzupełniłem już. Nie widzę żadnego ciekawego kontajnera. Może jakieś lepsze rękawiczki się trafiły? Troszeczkę lepsze są. No, niewielkie takie lokacje. Ale zawsze jakieś urozmaicenie, tak? No dobra. Czyli gdzieś tutaj muszę dotrzeć. I blisko kolejnego poziomu mamy. Jest skrzynka. Diabelski foliał znalazłem. Diabelski foliał to też jest takie coś w rękę na zasadzie tego reliktu, tak? Magiczny fokus to dokładnie jest, tak to się nazywa. Ale dobra, to sobie darujemy. Zostanę przy tych broniach dwuręcznych, na razie przynajmniej. Wiecie, tak żeby oszczędzać te esencje. Że jak już decyduje się zasadzić włócznie z kości i stracić te esencje, to niech ona zada porządne obrażenia. Czyli niech bazowe obrażenia broni takiej dwuręcznej będą duże, tak? Zamiast szybkich broni z bazowymi, niższymi obrażeniami. Tak, tutaj możemy pokonywać przeszkody, czasem coś przeskoczyć, czasem pod czymś podejść. Szkielety też sobie radzą z tym, widać. Jest ok. Mamy cel podróży. Musimy znaleźć chatę pustelnika. Może po drodze nie będę szedł. Pustelnik pewnie gdzieś na uboczu siedzi. Mamy harvesting. Zbieramy różnego rodzaju roślinki. Czasami trzeba będzie jakąś rudę wykopać, minerały pozyskać. Do kraftu, tak? No dobra, to już można pomalutku się za takimi różnymi rzeczami rozglądać. Czasem jakiś pieniek. Chata pustelnika, tak? No dobra, gdzieś tu pewnie będzie. Odsłoniłem sobie obszar. Widzę wydarzenia realizowane przez znajomych. Tutaj coś tak na mapce zaznaczone. O, już mnie prowadzą za rączkę. Puste butelki. Dziwaczny zbiór pustych butelek. Z niektórych wciąż unosi się woń mocnych alkoholi. Oto i zapewne chata pustelnika. Aha, tu mi tak podświetlili fajnie, nie? Tak, tu sobie kliknij, słoje. Zioła, grzyby, narządy. Nie do gotowania. Kocioł. Cokolwiek się tu waży, okropnie cuchnie. Co tam się kryje? Aha, dziwna czaszka. Chyba pan domu wraca. Nawet na pewno. Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach, to miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Dobry głos też. Ciekawa historia. Niestety jest też prawdziwa. Skąd się wzięła ta wizja?
To ci życzliwi wieśniacy podali ci krew, Lilith. Krew demonicy. I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki Sanktuarium. Została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałam spaczona? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni. Ale się będzie działo, co? No dobra, szkielety wpadły. Mamy ekspa, prawie poziom wpadł. Spoko, chodźmy dalej jeszcze. Tak, trzeba dotrzeć tutaj. Trasa zaznaczona. Tam widziałem na tyłach jakąś skrzynkę, no mógłbym do niej zajść. Jak wchodziłem do tego pomieszczenia. Pewnie gdzieś tu będzie. O, właśnie to widziałem. Zobaczmy sobie. Buty znalazłem. No to dobrze. Mamy nowe buty. I polujemy na 5. level. Będzie można wzmocnić włócznie z kości. No ciekawe. Oho, mamy przeciwników. Tak blisko miasta. Zło sprowadzone przez Lilith się rozprzestrzenia. Lepsze spodnie, ale widzę, że wciąż nie można na ziemi podglądać jakby tych parametrów przedmiotu. To by się przydało. Chyba, że jakoś można, tylko ja o tym nie wiem. Ej, nie no, włócznia jest spoko. Jak najbardziej w porządku. Znaczy wiecie, przynajmniej na razie. Okaże się na bossach później. Jak już będzie wszystko łatwo szło, szybko, bezproblemowo. Nie sądziłem, że tego dożyję. To od razu zwiększamy poziom trudności, nie? Aha, no poziom wpadł. No to w takim razie wzmocniona włócznia z kości. Niech będzie. Zobaczymy, jak to będzie działać. I tutaj zbliżamy się do kolejnej sekcji pomalutku. I co będzie dalej? Nadnaturalna włócznia z kości. Włócznia z kości sprawia, że pierwszy trafiony wróg zostaje odsłonięty. To kojarzymy. Odsłonięci wrogowie otrzymują obrażenia zwiększone o 20% na 3 sekundy. Albo możemy wziąć paranormalną włócznię z kości. Istnieje o 5% większa szansa na trafienie krytyczne włócznią z kości. Jeśli podstawowy pocisk włóczni z kości wywołuje trafienie krytyczne, w chwili jej zniszczenia wypuszczane zostają dodatkowe odłamki w liczbie 2. No spoko. Jedno ulepszenie możemy zawsze wybierać, tak? Chwilka. A co tutaj? Musimy pogadać jeszcze. Powiedz mi, Loracie, co to za posąg? Anioła Inariusa. Oj. Na pewno słyszałaś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Chciałem powiedzieć, że Inarius... Kiewosat jest już blisko. Obił mi się o uszy. A ten Lorat to wygadany, co? No dobrze, dobrze. Niech dużo mówi. Aby wejść do miasta, musisz wpierw... Nie mamy na to czasu. A, dobrze, dobrze. Będą te grzechy do wyznania, tak? O co chodzi?
Aby wejść do Kyobusadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. Widzimy się w środku. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie wrzuć go do paleniska. Albowiem jak ogień spopiela drewno, tak i światłość wypali twój grzech. Chciwość. Chciwość. Jeden z siedmiu grzechów głównych. Gdyby tak w chrześcijaństwie była spowiedź na takiej zasadzie, nie? Tam spisujecie swoje grzechy, wrzucacie do paleniska. No dobra. To teraz mnie wpuszczą. Zrobione. Dobrze. Zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Witamy w Kyobusadzie. A, dziękuję, dziękuję. Kyobusad. Mamy postępy. No tak, i tutaj o zadaniach priorytetowych, pobocznych, wiadomo o co chodzi. I tak, punkt nawigacyjny możemy sobie od razu zaznaczyć, ale może jednak najpierw zagadam jeszcze po drodze. Pewnie coś o chciwości, albo pijaństwie i obżarstwie. Chciałbyś wiedzieć. Znaczenie. A może jednak ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Koń? Wybierasz się gdzieś? Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim. Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Bladego człowieka szuka, tak? Ja jestem bladym człowiekiem w tej gierce. Co wieśniacy robili w tych ruinach? Składali ofiary, przywoływali demony, wykorzystywali wspaniałe dary, które otrzymali od Lilith. Opowiedz mi o Inariusie. Przedstawiciele katedry uwielbiają o nim perorować, zwłaszcza o jego uwięzieniu w piekle, śmiałej ucieczce i chwalebnym powrocie do świata, który stworzył. Ale umiejętnie omijają fakt, że kilka tysiącleci tortur z rąk demonów zamienia cię w skurwysyna. No ta. Powrót Lilith był przepowiedziany? Tak, była taka przepowiednia. Zapowiadała nadejście najwyższych złych. Powrót Inariusa i Lilith. Zagładę naszego świata. Inarius postanowił ją wykorzystać do własnych celów i umieścił ją w Ewangelii Katedry Światłości, żeby móc zgrywać bohatera, którego przeznaczeniem jest nas zbawić. Dobra. Co to były za symbole łańcuchów? Popękane kopyta, łękowaty grzbiet, wielmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ucztą dla wron. Biorąc pod uwagę, ile mi za nią płacisz, ciesz się, że ma cztery nogi. Te łańcuchy na szkieletach może oznaczały, że szkielety były nieaktywne, jak prowadziłem rozmowę, tak? Pewnie o coś takiego chodzi. Mamy zaznaczony punkt nawigacyjny, pierwszy. Chodźmy sobie tutaj od razu zobaczyć jakieś usługi NPC-ów, tak? Kupcy. Handel. Coś o handlu? Odkrywaj sanktuarium. Punkty nawigacyjne pozwalają na szybkie i swobodne podróżowanie. Wiemy o tym. Co dalej? Sławę możemy zdobywać. Tak jest. Zaznaczając punkty nawigacyjne, robiąc jakieś tam zadania, zaznaczając ołtarze, dungi. Są te fortece, czy twierdze, czy jak to się tam nazywa. Takie różne rzeczy. Badając obszary nowe. Tak jest. Określone progi sławy dają nam nagrody. Dobra, to wszystko wiemy. Powiedz mi coś o handlu. A, nie powiedz mi coś o handlu, tylko po prostu tryb handlu, tak? Możemy sprzedawać przedmioty, to od razu myślę, że mogę się tego wszystkiego pozbyć. Zarobimy trochę kasy.
Kasy nigdy za wiele. Przypominam, że możemy też rozkładać przedmioty na przedmioty takie do craftu, tak? I przysyła mnie Lorat. Zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? Jeśli chce odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Luzik. Czego się nie robi dla Lorata, co? Proszę bardzo, glewia Lorata za 20 sztuk złota jako przedmiot questowy do zadań. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Na mój koszt. Mhm. Jest amulet. Stary amulet o nietypowej stylistyce. Widać po nim lata intensywnego używania. Być może służył za symbol jakiegoś stanowiska. No właśnie. Okej, no to chodźmy. No tutaj wiadomo, jest jeszcze jakiś kupiec od pancerzy, tutaj mamy kowala. Możemy rozkładać przedmioty. To się orientujemy. Tutaj z kolei mamy uzdrowiciela. Tak? Nie, tutaj. Światłość ojca cię uleczy. Zgadza się. Tutaj mamy alchemika. Dostarczyciel kuriozów. To może później. W każdym razie tutaj alchemik. To też go na razie zostawiam w spokoju. A oto i Lorat. Nie zapłaciłeś za broń. Zgadnij, kto to zrobił. Cóż, wybacz. No właśnie. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horadrimów, starożytnego zakonu magów i uczonych, którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Powinnaś poszukać go w Skosglen. Dobra, mamy cel. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. O. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożna. Twoja więź z Lilith i te wizje. Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Dobra, trzeba znaleźć Donana, czyli kolejnego członka Bractwa Horadrimów. Zapisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżniczka zagubiona w burzy, nakarmiona krwią Lilith, ocalona przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżniczką dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? No, historia się zapowiada interesująco. Tak, tutaj kilka wątków pobocznych do zebrania już się ujawniło. Moglibyśmy jeszcze sobie wziąć, nie? Co my mamy? Zakupy, tak? Czyli tutaj informacje o NPC-ach. Zakupiony pancerz, broń, przedmioty ozdobne można trzymać w garderobie, wierzchowce, no to na razie nie będziemy mieli do tego dostępu, ale też będą do szybkiego przemieszczania się. O właśnie, wyrażanie emocji w tej gierce ma dosyć, no nawet istotne znaczenie, tak? Jeżeli będziemy z tego umiejętnie korzystać, to nawet jakieś dodatkowe profity można mieć z tego tytułu. Dobrze. Chodźmy sobie jeszcze, weźmy jakieś zadania poboczne.
No zobaczymy, jakie problemy tutaj mają w Kiowosadzie, tak? Dzień dobry. No, inni gracze też widzę. Kudomiła. Powiedz mi, czym się martwisz? Tak, cóż, Bozan miał dostarczyć nasze żądania dziesięciny do Menestadu i jeszcze nie wrócił. Może mogłabyś rozejrzeć się po gościńcach i sprawdzić, co go zatrzymało? Katedra musi otrzymać to, co jej się należy. Dobra. Czyli mamy zadanko poboczne. Zobaczmy też tutaj. Pozdrawiam. Ktoś ma jakieś problemy? Opowiedz mi proszę o Kiowosadzie. Cholernie zimno, co? Ale przynajmniej jesteśmy bezpieczni. Za tymi murami panuje tylko ciemność. No dobra, jak się wiedzie w straży miejskiej? Nowi rekruci straży trenowali dzień i noc. Zasługują na pochwałę. Ale nie mogę pozwolić, żeby uznali mnie za miękką. Tutaj będzie z tymi emocjami, tak? Dla ciebie to łatwy pieniądz. Rekrutom wzrośnie motywacja. A mnie nadal będą uważać za twardą sucz. No. Wszyscy zyskają. Zajmę się tym. Dobra, trzeba jakoś zagrzewać tutaj ich, tak? Pod E były emotki. O tak, nawet tutaj mi mówią emotki. Teraz jak ja to robiłem na tych betach, witaj i tak dalej, PvP jakieś. Tutaj coś będzie, nie? Wiwat, to chyba to było. Doskonale. Dobrze wam idzie, chłopaki. Aha, no i już właściwie, tak? Udało mi się zachęcić rekrutów. Dzięki. Mam nadzieję, że się do tego nie przyzwyczają. Okej. Okay. Jest złoto, jest to doświadczenie. Wszystko fajnie. Zadanko wykonane. I tak, tutaj będzie kontynuacja tego... Znaczy kontynuacja. No będzie można zrobić... To zadanie. Zaraz, jak się tutaj włącza, wy mi powiedzcie, jak się tutaj włącza zadania, bo nie pamiętam. Jak to się robiło? Trzeba będzie sobie przypomnieć. Zaraz, o to nie było. Właśnie tutaj. Tak można to było robić. Zadanka główne, zadanka poboczne, jakieś kufry z Menestadu, to jest to. Tutaj od poziomu 15, narodziny potworów, narastająca ciemność, nieprzewidziana wizyta od poziomu 10. Czyli jakieś motywy się odblokują, tak? A, czy już mam dostęp? Tak, Księga Umarłych. Jest mechanika naszej nekromantki, szkieletowi wojownicy, to jest to. Mamy dostęp do tych harcowników. Od poziomu 15 będą szkieletowi magowie do przywoływania, a od poziomu 25 golemy. Jeżeli sobie wybiorę tutaj szkielety, możemy ulepszenie wybrać albo poświęcać sługi, ale to na razie możesz przywołać jednego dodatkowego harcownika. Za każdym razem, gdy wykonujesz trafienie krytyczne, kolejny atak harcowników także powoduje trafienia krytyczne i zadaje 50% dodatkowych obrażeń od trafień krytycznych. Efekt ten może wystąpić tylko raz na 3 sekundy. Twoja szansa na trafienie krytyczne jest zwiększona o 5%, ale nie możesz już przywoływać szkieletowych wojowników. Czyli patrzcie, tutaj jest ulepszenie, a tu jest ofiara. Inaczej oznaczone, nie? Tutaj też pewnie będą ofiary. Coś tam czytałem o tym. Zawsze jak bierzemy ofiarę, to nie możemy przywoływać danych istot, ale mamy jakieś inne profity z tego. Tak to właśnie działa, ale na razie... Aha, to już mogę sobie coś wybrać, tak? Czyli jednego dodatkowego mogę przywoływać, albo zwiększam ich jakby... ofensywę, albo zwiększam sobie krytyki. Tak to wygląda. No dobra, powiedzmy, że sobie wezmę takiego jednego dodatkowego. Zobaczymy, jak to będzie działać. Tylko jak coś tutaj zmieniam, no to muszę je przywołać na nowo, tak?
No dobra, spoko. Czyli tutaj wiemy i... Aha, i teraz trzeba... Imponujące. Trzeba też na nowo... Jak to się robiło? Jak to się robiło? Tutaj mogę jakoś tak to przełożyć? Nie. O, momencik. A, tutaj będzie. Przypisz umiejętność. O, coś takiego. I mamy te szkielety. I to są te nowe, tak? To są te nowe. I teraz powinienem mieć... Tak, maksymalnie 5 szkieletów mogę mieć. Jest tam napisane maksymalnie 5. Działa wszystko. Czyli to jest ta unikalna mechanika dla nekromanty jakby. To trzeba będzie to jeszcze dokładnie później obadać. Dobra, ja myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o taki wstępny odcinek. Trochę tego gadania tutaj było, takich wstępnych filmików, ale ja wam powiem, że tak fabularnie, jak się w to zagłębiać, wsłuchiwać tutaj, to naprawdę gierka zapowiada się fajnie. Jest ten klimacik, jest ten mrok. No ten głos Lilith, jakbym miał się czegoś na siłę czepiać, to nie wiem, jak on tam w oryginale brzmi, ale tutaj, jeżeli chodzi o ten dubbing, to taki zbyt pospolity się wydaje, nie? No, taki po prostu kobiecy głos, no ale może tak właśnie miało być, no ale jeżeli jest wygląd demoniczny, no to czemu by jakiegoś bardziej, chociaż troszeczkę takiej demonicznej nuty gdzieś tam w tle sobie nie dodać, nie? Okej, to by było na tyle, trzymajcie się, na razie.